Dzień dobry. Ja chciałabym dowiedzieć się, bo, chciałabym z organizatorem tutaj tego marszu i chciałabym się dowiedzieć, kto zadecydował z imienia i z nazwiska, że nie wolno wpuszczać ludzi na z flagami na drzewcach. Podstawowe panią, pytanie. Wczoraj było powiedziane to, ale może pani to wyłączyć? Nie mogę wyłączyć, bo to jest dokument. Tak, a pani mnie nagrywa, a pani nie może, przepraszam. Ja mogę, proszę bardzo. Teresa Garland, ja nie mam problemu. No ale o co będzie życzę. Proszę mi powiedzieć teraz. Proszę panią, wczoraj jak jest, zostało to uchwalone po prostu i niestety, bo umówione wczoraj na wieczornej mszy, że po prostu ludzie nie mogą wchodzić ze drzewianymi, mają plastikowe. Oczywiście później po marszu każdy odzyska. Wiem, ale nie chodzi o to. Chodzi o to, kto zadecydował, że ludzie nie mogą wnieść plastik. Słucham? Organizatorzy. A z imienia i z nazwiska kto? Mogę powiedzieć. To kto mi to może powiedzieć? No jak się skończy po prostu wszystko, to taki pan jest jakiś organizator. No, tak, przepraszam, a pan nie jest Polak, bo po prostu pan nie mówi polszczyzną. Panie, jestem Ślązakiem, a co? A Ślązak pan jest. No. To nie przeszkadzają mi Ślązacy. No to... Pytanie jest moje podstawowe, czyli w tej chwili nie można się dowiedzieć, kto zadecydował, żeby te flagi... Pani przed chwilą wytłumaczył, organizator. Organizator, i czyli Gadowski tak zadecydował. Nie wiem, nie znam nazwiska, po prostu jestem tylko od tego... Dobra, tutaj, to nie ma tutaj nikogo, kto by mógł tej informacji udzielić? Nie, bo jakże pani, indykatora pani nie będzie teraz na... Wiem, ale ja nie chcę tam wejść, tylko chcę tutaj po prostu się zapytać. Nie, no oni teraz tam mają po prostu zaczynać... No, a kto tu kieruje? Kto jest kierownikiem tutaj? No to wszystko to poszło. Przepraszam, pan jest kierownikiem tutaj całej, kto jest kierownikiem? Jest w środku. W środku jest na mszy. To ja bym chciała właśnie z kierownikiem tutaj. No to ja bym wychodził, po prostu pani zobaczy zieloną koszulkę i pisze na plecach. Aha, i teraz ludzie tamci też wchodzą, wszyscy mają... A tamci wchodzą z jakimi flagami? Na drzewcach czy na plastikach? Na plastikach. Plastika, właśnie. To jest poniżenie kolejne, po prostu. Panią, no takie są wymogi organizacyjne. No wymogi to nie interesują mnie, powinno się wchodzić uczciwie. Dobra, czyli w tej chwili trzeba po prostu czekać. Dzięki za informację.